17. Kończyła się niewinność tego świata. Już królów stracono, a bracia walczyli ze sobą. Był to czas rewolucji. W Rosji bolszewicy planowali przejęcie władzy. Ogłosili kościół wrogiem ludu, a ich słowa jak trucizna wsączały się w ludzkie serca. W Portugalii obalono monarchię i wprowadzono rząd republikański z zamiarem wykorzenienia religijności w ciągu dwóch pokoleń. W Fatimie mieliśmy szczęście i nasze życie toczyło się prawie normalnie. Mój ojciec miał dużo ziemi. To była Kowada Iria. Tak jak wcześniej moi bracia i siostry, w pewnym wieku musiałam zacząć paść owce. Wszystkie dzieci w wiosce pracowały tak jak ja, często wypasając stada wspólnie. Nieraz proponowano mi, abym przyłączyła się do grupy. Ja jednak wolałam być sama. Zawsze przychodziły do mnie dwie osoby. Moi młodsi krewni, Hiacenta i Franciszek. Hiacenta chciała mi pomagać i nalegała, że z nami na polach. Byli nierozłączni. Nie możemy przez cały dzień tylko się bawić. Franciszek był grzecznym chłopcem. Zawsze robił to, o co prosiła go siostra. I nigdy się nie sprzeciwiał, ani nie irytował. Był spokojny i wrażliwy, jak jego ojciec, troskliwy i serdeczny. Zupełnie inny niż Hiacenta, która lubiła być centrum uwagi. Jeśli coś szło nie po jej myśli, dąsała się, aż wymogła na nas, co chciała. Będziesz tak siedzieć cały dzień? To możliwe. Jedna rzecz zawsze potrafiła ją zaabsorbować i poprawić jej nastrój. Uwielbiała tańczyć. A Franciszek chętnie jej przygrywał. Tak wyglądało nasze życie. Do 13 maja.
usłyszeliśmy, że nadchodzi burza. Wydawało się, że świat wstrzymał oddech. Postanowiliśmy, że nikomu o tym nie powiemy. Ale Hiacynta była zafascynowana. Przepełniał ją entuzjazm. Powstrzymajmy Hiacyntę. Nie możemy nikomu powiedzieć. Po prostu musiała opowiadać o świecie. I tak się rozpoczęła Fatima, bo Hiacynta wszystko powiedziała mamusi. Nie sposób w tych dwóch konferencjach streścić całości orędzia. Skoncentrujemy się na tym, co jest sercem, duszą Fatimy, drugą tajemnicą. Pierwsza mówi o piekle, żebyśmy byli świadomi, z czym się zmagamy na co dzień, co jest źródłem zła, nie człowiek, tylko coś o wiele głębszego. Druga pokazuje lekarstwo, a trzecia jest przestrogą, co się stanie, jeśli człowiek nie skorzysta z owego lekarstwa. Stąd my skoncentrujemy się dzisiaj i jutro na drugiej tajemnicy, która ma wymiar owego nabożeństwa do niepokalanego serca. To jest wynagrodzenie i poświęcenie się niepokalanemu sercu. I na tym się skoncentrujemy dzisiaj o wynagrodzeniu. Otóż druga tajemnica, pisze Łucja, odnosi się do niepokalanego serca Maryi. Jak już poprzednio mówiłam, nasza Pani 13 czerwca zapewniła mnie, że nigdy mnie nie opuści i że jej niepokalane serce będzie zawsze moją ucieczką i drogą, która mnie będzie prowadziła do Boga. Często się mówi, że w czerwcu zostało zapowiedziane owo lekarstwo. Niektórzy mówią w lipcu, kiedy była wizja piekła, widzieliście piekło, Bóg pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. Oto w czerwcu mamy coś bardziej szerszego, fundamentalnego. O co chodzi? Kiedy Łucja się dowiaduje, wnet Franciszka i Hiacyntę zabiera do nieba, ty tu zostaniesz, bo Bóg chce się posłużyć, by świat poznał owo nabożeństwo. Wtedy się Łucja przestraszyła, to ja sama zostanę? Z całym tym brzemieniem, całego orędzia odpowiedzialności ja sama? I Matka Boża mówi, nie bój się. Moje niepokalane serce będzie zawsze twoją ucieczką i drogą, która cię będzie prowadziła do Boga. Nigdy cię nie opuści. To jest najbardziej ogólne sformułowanie owego nabożeństwa do niepokalanego serca.
To jest analogicznie jak z orędziem o Bożym miłosierdziu. Proszę zwróćcie uwagę, niektórzy utożsamiają orędzie o Bożym miłosierdziu z konkretnymi praktykami. Koronka do Bożego miłosierdzia, niedziela miłosierdzia. Orędzie o Bożym miłosierdziu streszcza się w tych trzech słowach. Jezu, ufam Tobie. Jak ufasz, możesz czerpać z oceanu miłosierdzia w różnymi formami pobożności związanej z miłosierdziem, czy koronką, czy przez kult obrazu, czy czytaniem dzienniczka, czy apostołować na rzecz szerzenia kultu Bożego miłosierdzia. Możesz czerpać, ale wstępem jest ufność, że Bóg Cię kocha. I tu jest podobna idea. Wierzyć, ufasz, że Cię nigdy nie opuszczę, że zawsze będę przy Tobie. Jeśli ufasz, możesz teraz wejść głębiej, podjąć pewne działania. I oto Maria w lipcu wyjaśnia, co. W lipcu Pani powiedziała nam w tajemnicy, jak to już wcześniej opisałam, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca, aby zapobiec przyszłej wojnie i że przyjdzie, aby żądać poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu i Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. Oto serce niepokalane, ufaszne. Wiesz, że to jest serce Matki, które z wysokości krzyża zostało otworzone i pała miłością do Ciebie i pragnie tylko jednego, abyś Ty się zbawił. Wierzysz? Ufasz? To teraz Maria mówi. Zobaczcie, widzieliście piekło. Człowiek wybierając zło, opowiadając się za grzechem, za złem, jego wieczność tam może zmierzyć. Stąd Bóg chce ustanowić na świecie, nie ja, nie człowiek, to Bóg chce na świecie ustanowić nabożeństwo do niepokalanego serca. I od razu zobaczcie, pierwsza obietnica, aby zapobiec przyszłej wojnie. To jest rok 17, kiedy trwa pierwsza wojna światowa. Maria już mówi, będzie następna, ale jej może nie być. Aby zapobiec przyszłej wojnie. I oto mówi, jakby jest, jak jest kształt tego nowego nabożeństwa. Już nam lekko przybliża. Chodzi o poświęcenie się niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Oto to, Bóg tego pragnie, by to uczynić. By zapobiec przyszłej wojnie, ale że również przyjdzie. Tu jakby się nie kończy wszystko. W lipcu roku 17 Maria zapowiada owo nabożeństwo, już bardziej konkretne, ale nie podaje, co to znaczy poświęcić Rosję, kto, jak, w jaki sposób, co to znaczy komunia święta wynagradzająca w pierwsze soboty. W tym czasie znana była tak zwana komunia 9 lub 15 pierwszych sobot. Ktokolwiek ofiarował jakiś akt pokutny pierwszą sobotę, mógł zyskać odpust zupełny. Tu Maria mówi o komunii świętej wynagradzającej pierwsze soboty. A więc stąd to słowo, że przyjdzie, coś się jeszcze wydarzy. Zapowiada, że oto te warunki, te elementy nabożeństwa, które znów zasygnalizowała, będą jakby wyjaśnione. I oto w lipcu padają dalsze słowa. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. To już znam. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele duszy zostanie uratowanych. Nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. Ale jeżeli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc, oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Kiedy czyta się po raz pierwszy te słowa, czy ktoś z was znał, gdzieś tam się spotkał, wydaje się, no, nic z tym na być szczególnego. Owszem, są pewne doniosłe stwierdzenia, ale kiedy się wgłębimy w te słowa, kochani, mamy coś do czynienia z czymś nieprawdopodobnym. Oto przeczytajmy jeszcze raz, tylko tak po zdaniu. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. A więc piekło jest. Jest niebo czyście z piekła. Ono jest. Aby ratować kogo? Nie wrednych, paraszywych, biednych grzeszników. Bóg pokazuje w Fatimie,
że grzech to jest choroba. Jak ktoś choruje, to jest najbardziej godne politowania. I trzeba mu pomóc, a nie potępić. Nie przekreślić, tylko go podnieść, by ratować biednych grzeszników. I za każdym razem, jak będziecie czytać orędzie w tym folderze, kiedy Matka Boża mówi o grzesznikach, mówi biedni grzesznicy. Aby ich ratować, czyli możemy ich ratować, ktoś powie, co ja mogę zrobić? Ja ciągle tak wracam do tego stwierdzenia, że czasem się poddajemy, no co ja mogę zrobić? Aby ich ratować, czyli możemy ratować tych, którzy idą na piekła. Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię. Często jest takie postawie ludzi, szukają własnych recept. Że księdza, no modlitwa, no dobrze, ja się modlę za syna, za córkę, za męża, się tyle modlę, ale to wiesz, co ja mam zrobić? Moim mądrym znajomym, z tym rozmawiałem, pamiętam, no ty mówisz tak samo jak każdy inny ksiądz. Mam się modlić. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, Bóg nie mówi, zwiąż powrozem i przyciąg do kościoła. Bóg mówi, co masz zrobić. Pokazuje tylko modlitwę. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych. I gdyby to była kropka, w taki sposób nie byłoby to żadnej sensacji. Że oto modlę się, akt duchowy rodzi skutki duchowe. Jakby to jest oczywiste. Będę się modlił, prosił, błagał, sam się będę uświęcał, drugiego będę może wyproszę łaskę nawrócenia, będę źródłem pomocy mu jakimś nawróceniem. Ale to jest przeciwnie. Nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy, jeśli będziemy się modlić. Oto mała Hiacynta, ona ma wtedy 7 lat, mówi, że jak będziemy się modlić, to wnet skończy się pierwsza wojna światowa. Wiedziała, czym jest wojna, bo wielu z tej wioski Fatima i znajomych i rodziny poszło na front. Wszyscy opłakiwali swoich synów, sąsiadów, kuzynów, nie wrócili, zginęli. Ona mówi, trzeba się modlić na Luzańcu i nie będzie wojny. I się wszyscy z tego śmieją. To Matka Boża im mówi, to wy się módlcie, a wnet wojna się skończy. Więc dosłownie, trójka małych dzieci wymodliła koniec wojny. Wy się módlcie. To wy się módlcie. A więc modlitwa wpływa nie tylko, że uratujemy duszę przed piekłem, bo to nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. Dalej, ale jeśli nie przestanie się obrażać Boga, skoro jest piekło, skoro jest zło, osobowe zło, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. W roku 1917 papieżem był Benedykt XV. A dzieci mówią, że jak będzie papież, Pius XI. Kochani, kto będzie papieżem po Franciszku? A co się wydarzy, ten papież będzie? Więcej. Hiacynto, kto to jest papież? Nie wiem. Franciszku, kto to jest papież? Nie wiem. Bucjo, co to jest papież? Też nie wiem. Jeśli będzie papież, wiem tak, że powiedziała Matka Boża, to za jego pontyfikatu, za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna. Tu się jeszcze jedna nie skończyła. Mówią, że będzie kolejna. Wtedy jest tam to żadne proroctwo. Wojny były i są. Ale to jest mowa, kiedy ona wybuchnie, kiedy ona będzie, co się będzie działo. Oto dopiero kiedy Hiacynta, słuchając, tak jeden z księży ją przesłuchiwa, mówi, że jest tylko jeden biskup, który ma białą sutannę. To ona mówi, ja go widziałam. Bo był w takim wielkim domu. Klęczał, modlił się, a ludzie przechodzili obok i obrzucali go wyzwiskami i go opluwali. To to jest papież. I od tamtego momentu, jak sobie uświadomiła, że ona w tej wizji widziała właśnie papieża, którego tak był poniewierany, obrzucany wyzwiskami, opluwany przez ludzi, od tamtej pory mała Hiacynta, ilekroć się modli, zawsze kończy modlitwę i jeszcze za Ojca Świętego. Franciszku, Łucjo, jeszcze musimy się pomodlić za Ojca Świętego.
bo on bardzo cierpi, bardzo potrzebuje modlitwy. I oto będzie papież Pius XI. Więc, kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie właśnie przez wojnę, głód, prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. I oto, moi drodzy, posłuchajmy. Nazywam się Stanisław Hec, mieszkam na Skierówkach, Zakopanem. Mieszkałem wtedy, jak ta zorza świeciła, to mieszkałem na Harendzie. I to było w nocy, siostry mnie przebudziły. Byłem młodym chłopcem, strasznie się przeraził tam, bo to było niesamowicie takie zjawisko. Kolor był taki czerwony, taki do dziśka mam to w oczach, ten kolor taki czerwony, krwisty, ciemny taki. I to tak się pomału przesuwało od Gubałówki do Porąbka. I to dosyć długo trwało. Niesamowite to było wrażenie. Byłem małym chłopcem, ale przez trasę przeraziłem i płakałem. Siostry wzięły różaniec, mówiły różaniec, a tata mówił, że to jakieś straszne zjawisko, że to będzie jakoś straszne bile rasizm. Oto, kiedy papieżem będzie Pius XI, a na niebie ujrzymy nieznane światło, ono się wszystko wypełniło 25 stycznia 1938 roku. Od Rosji przez Polskę, aż po krańce Europę i Portugalię, jedyny raz w historii Europy była widziana przez kilka godzin zorza polarna. Nagle, bezkierzycową noc, niebo się zapaliło. Czerwień, krew, ogień. Iskrzyło się, nie to, że było czerwone, jakby słońce zachodziło, tylko nagle zaczęło się iskrzyć, jakby płonie, jakby ogień i krew. Widziane było przez ludzi w całej Europie. I wtedy papieżem jest Pius XI. I wtedy Niemcy dokonują aneksji Austrii i rozpoczyna się, jak mówi Lucja, II wojna światowa. Nie 1939 roku, 1 września. To już w wymiarze militarnym dokonuje się agresja. Ale zło, nie Niemcy, zło zaczęło realizować swój plan. Wojna gorsza. Gorsza niż ta, która trwała w roku 17. Dlaczego gorsza? Bo to będzie wojna, w której zło będzie chciało usunąć fundamenty, źródło chrześcijaństwa, usunąć cały judaizm, zatrzeć ślady po judaizmie, aby chrześcijaństwo nie miało swoich fundamentów. To zło zaczęło realizować swój plan. Nie stary Hitler. Dlatego, że jest piekło. Jeśli jest grzech, to zło działa. Ono się posługuje ludźmi. Stąd ten człowiek, który może grzeszyć, jest źródłem zła. To jest biedny grzesznik, bo dał się zwieść. Jest narzędziem w ręku zła i mamy mu pomóc, a nie go potępić. I oto coś, co wydaje się niemożliwe, by człowiek był w stanie to przewidzieć, mówią dzieci z dokładnością zegarka szwajcarskiego, że to podają znaki wydarzenia, co się wydarzy. Po 21 latach. Nie wiedzą, co to jest Rosja, nie wiedzą, co to jest papież. Mówią, że jeśli taki będzie Pius XI i światło na niebie, to się to stanie. Bo to taka chociażby relacja, gdy jest kronik. Tak wstukając w internet znalazłem parę świadectw, między nimi takie. Słuchaj bezpiskiej z kroniki. 38 rok. W nocy z 24 na 25 stycznia 38 roku ukazała się na niebie niezwykła zorza polarna. Widziana była w Suchej, w Polsce oraz w licznych krajach Europy już od godziny około 22 do 3 nad ranem dnia następnego. Oto co widzi, oto co mówi na ten temat autor pewnego pamiętnika. Oto zalała mnie krwistość nocy. Spojrzałem na niebo. Za mną wybiegła reszta domowników. Oto oczom naszym ukazały się przepiękne tafle barw od żółto-pomarańczowych do krwawych odcieni, od jasno-zielonych do barwy fioletowej. Dominowała czerwień.
Olbrzymie pasy czarujących kolorów przesuwały się płomienistym blaskiem po szerokim tle barwnego nieba z zachodu na wschód, od Gubałówki na Poronie, to jest od zachodu na wschód. Te przepiękne, świetliste płaty, jak kolory żywej tęczy, mieniły się w głębinach przestrzeni nieba jasną czerwienią, okrywając całą ziemię. Ta czerwień w górze, czerwień w dole, to był obraz przerażający. Te przepiękne, ruchome, kolorowe pasy zorzy polarnej wywarły na mnie, Panie, tylko na mnie, ogromne wrażenie. Po niejakim czasie blask zorzy osłabł i rozpłynął się w czeluściach czarnego nieba. Właśnie od tego do czasu zewsząd ludzie poczęli snuć ponure horoskopy na przyszłość. Z tej księgi nieba wyczytali, że to na wojnę. Czemu na wojnę? Gazet prawie nie czytywaliśmy. Ta znamienna krew, jaka zalała ziemię, ten niezwykły obraz płonący z zachodu na wschód, mówił im, że to Niemcy wywołają wojnę i zaleją całą ziemię krwią. Dzieci o tym mówią 21 lat wcześniej. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Zobaczmy, jak związane jest to orędzie z losami świata Europy. Jak związana jest moja postawa, grzech czy dobro, jakie będą losy świata. Jak ważna jest moja modlitwa, akt duchowy, z losami Europy, świata, ludzkości. Żeby temu zapobiec. Głód, cierpienie, prześladowania, wojny. Takie czasy nastały. Żeby temu zapobiec. Oto na początku jest to tajemnicą. Przeciwne, jeśli oto zwróćcie uwagę, na końcu Europy w Portugalii, kiedy kończy się Fatima w październiku, na drugim końcu Europy rozpoczyna się rewolucja październikowa. Tu się kończy objawienie, które, aby temu zapobiec, kiedy się Fatima kończy, rozpoczyna się na drugim końcu Europy system, który wymorduje 150 milionów ludzi. I oto na początku jest to tajemnicą. Dlaczego? W 1917 roku w części objawień, które nazwaliśmy tajemnicą, to my, mówi Łucja, bowiem Matka Boża nie pozwoliła jeszcze o tym mówić. A więc to jest tajemnica. Najświętsza Dziewica wyjawiła koniec wojny, która wtedy dręczyła Europę i ogłosiła jeszcze inną w przyszłości, mówiąc, że aby ją zażegnać, przyszła prosić o poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Ojcze Święty, to jest liście do Ojca Świętego Pisa XII. Ojcze Święty, aż do 1926 roku pozostało to tajemnicą według wyraźnego nakazu Matki Bożej. Dlaczego 1926 roku? Zaraz sobie wyjaśnię. Ale na początku było to tajemnicą. Otóż nikt nie przewidywał. Jak się patrzy, co się działo w tym okresie, kiedy wybuchła rewolucja październikowa. Rosja, kraj zacofany, pełen analfabetów. Jakie zagrożenie? Co może nam zrobić Rosja? Gdyby może w roku 17 mówiono, poświęćmy Rosję, ratujmy świat przed Rosją, to by wszyscy to wykpili, ośmieszyli. Początkowo to było tajemnicą. Dopiero się nam okazało. Gdyby nie cud nad Wisłą w roku 20, gdyby się połączyli komuniści wschodu i zachodu, mielibyśmy całą czerwoną Europę. Bo to, co wydawało się na początku jakimś nieporozumieniem, nieistotną jakąś przepowiednią, kiedy ona stała się faktem wraz z wybuchem rewolucji październikowej, kiedy widzimy, co zaczęło się dziać w Europie i świecie, okazało się, że nie ma ludzkich środków, jak tą całą czerwoną zarazę powstrzymać. Wtedy dopiero, kiedy może człowiek sobie uświadomił, że nie ma ludzkich recept, nie ma ludzkich środków, by to wszystko powstrzymać. Od tego roku 26 Maryja pozwala o tym mówić. Bo być może gdzieś w ludzkich sercach coś się otworzyło, że oto może przyjmą Boży dar. Zobaczą, że jeśli nie mogą armią, siłą, presją, poprzez politykę okiełznać tego całego zamieszania w świecie, to może uczynią coś, co Bóg daje.